Zniszczenia jak po huraganie. A to tylko były premier Włodzimierz Cimoszewicz postanowił opuścić słynną leśniczówkę w Puszczy Białowieskiej. Pan Cimoszewicz miał wolną rękę w stosunku do tego, co uzna za zasadne zabrać i zdemontować. Nie tak dawno wnętrza nieruchomości, której właścicielem są Lasy Państwowe, wyglądały okazale. Gdy umowa najmu została rozwiązana, Cimoszewicz zabrał ze sobą nie tylko framugi, okien i drzwi, ale także parapety, kontakty elektryczne oraz błazerie ze ścian. Mi się to kojarzy z pamiętnikami oficera Armii Czerwonej, fikcyjnymi wprawdzie, natomiast mam wrażenie, że dosyć wiernie oddającymi mentalność najeźdźców bolszewickich w zupełnie innych czasach. Tę mentalność Włodzimierz Cimoszewicz, członek PZPR, syn Mariana, żołnierza Armii Czerwonej, doskonale czuje. Zresztą, gdy wojska radzieckie w 1992 roku wychodziły z Polski, też zabierały co się dało, nawet pas startowy. Zerwane i sprzedane już płyty betonowe centralnej płaszczyzny postoju samolotów. Z nieruchomości, którą w 2002 roku na łamach tygodnika Polityka potraktował jak swoją. 3 lata temu kupiliśmy w Puszczy Białowieskiej domek. Zdewastowane zostały nawet ściany budynku gospodarczego. Zachowuje się nie tylko jako cebularz, ale nawet jako, no, po prostu jak bolszewik. Zabieranie pod pachę wszystkiego, co się da, to już niemal tradycja wśród przedstawicieli elit III RP. Gdy Bronisław Komorowski opuszczał Pałac Prezydencki, okazało się, że zniknął stamtąd słynny obraz Romana Kochanowskiego Gęsiarka. Dążą do tego, żeby z obrazem, który zginął w kancelarii, bo ktoś go ukradł, próbować wiązać byłego prezydenta. To jest naprawdę próba hańbiąca. Obraz wyniósł kelner. Prezydenckim urzędnikom nie udało się go upilnować. Brzeg zaniedbania, no co tu dużo gadać, no tak, tak to wygląda. Włodzimierz Cimoszewicz nie milczy. Zapewnia, że wyniósł z nieruchomości wszystko, co było jego własnością. Na wniosek nadleśnictwa usunąłem to wszystko, czego właściciel nie chciał. Tyle, że to dość krępujące zostawiać w takim stanie nie swoje budynki przez polityka, który chce dostać się na europejskie salony.